tak, możemy, możemy. To teraz klientki przejdą. Chodźcie dziewczyny, chodźcie. Klientki przejdą i wiesz, i już będziemy, nie? Tak, witamy się, zaczynajcie się witać. Czekajcie. No, bo wy dziewczyny do Soni jesteście. To pójdziecie do tej przymierzalni pod oknem tam i tam jeszcze panie kończą. Także jakby pani albo sobie tu pochodźcie, albo sobie na kanapę siądźcie. Nie przeszkadzacie nam. Dłuższej przerwie wakacyjnej na naszych ukochanych live'ach, w których będziemy pokazywać właśnie suknie ślubne z najlepszego salonu na świecie. Na świecie. Witamy Was serdecznie. Stęskniłam się już za moimi dziewczynami i za Wami, widzowie, drodzy. Także witam z salonu Fason Dorota Wróbel w Paniówkach. Dzisiaj Wam pokażę suknię, która do nas doszła. Jest tyle nowych sukienek, że no wszystkiego dzisiaj nie pokażemy, ale będziemy się starały pomalutku wszystko pokazywać, tak? Tak. Czy my, ja teraz nie wiem, mamy tyle telefonów. Aniu, twoje lecą, twoje jest tu chyba, tak? Tak. Dobrze, tak. No słuchajcie, serdecznie witamy i zaczynamy. Tak, ja tylko jedną drobną poprawkę wprowadzę co do telefonu. Bo te telefony są troszeczkę za mała prawdą, tak jak tamte były za bardzo, to trochę za mało. Ale myślę, że już powinno być wszystko ok. Zaczniemy, powiem Wam, widzowie, że tak, zaczynamy od przebojowej sukienki, wyjątkowej, ekskluzywnej i zaczynamy od drugiej przebojowej, ale sukienki przecenionej w niższej cenie. Także na początek macie i wyprzedaż i macie suknię nową. No. Tu nie słychać dźwięków. A w którym? W tym białym. A co tam jest, Sonia? Zobacz. Jest mikrofon podpięty, więc najprawdopodobniej coś jest nie tak z mikrofonem. Mm-hmm. A nie w tym. W czym jest podpięty mikrofon? Widzę, tak? Tutaj? Aha, dobra. To niech pani Doroto, niech pani omawia suknię, a ja sprawdzę, o co chodzi. Dobrze, to ty sprawdź, bo pan techniczny jest zajęty, także musimy sobie radzić same. Prezentuj, Julia, po prostu prezentuj suknię, pokazuj wszystko. Ta suknia ma przepiękną, bardzo oryginalną koronkę. Bardzo lubię tę suknię ze względu na tę koronkę. A co to jest za medium? To jest nasz Facebook, czy? Ja już pani Doroto mówię. To jest albo Facebook, albo Instagram, ale chyba Facebook. A zobacz, czy ten jest mikrofon. Tak, czy mikrofon jest w ogóle, wiesz, załączony? Wiesz? Instagram. Mhm. To najwyżej na Instagramie, wiesz, na Facebooku będzie zapisany. Słuchajcie, live będzie zapisany i na Facebooku, i na Instagramie, na naszym profilu Fason Dorota Wróbel. Dziewczyny, jak ja zobaczyłam tę suknię, to ja się w niej zakochałam. Ta koronka jest tak oryginalna, tak inna. I bardzo ładnie się prezentuje, szczególnie dla dziewczyn, które chcą mieć wszystko zasłonięte. Teraz jest trend odsłaniania, ale też takiego zabudowania, takiej elegancji. Bardzo elegancka sukienka. Julia, jak ty ją odbierasz w ogóle? Ja ją uwielbiam osobiście, naprawdę. Jak ja ją zobaczyłam, pamiętam, byłam wtedy na wakacjach i zobaczyłam, że przyszła ta suknia, to ja ją chcę. Ale też takie wrażenie miałaś, tak? Ja tak samo, jak ja ją zobaczyłam na kontraktacjach, to zakochałam się po prostu w tej koronce. Możesz zbliżyć, pokazać tę koronkę. No. A później jeszcze pokażemy z daleka, jak wygląda. Piszcie, bardzo Was prosimy, czy nas słychać, bo to po takiej przerwie wakacyjnej po prostu musimy się znowu porozkręcać troszeczkę. No, pokaż, ile właśnie. Fajnie się układa. Ona ma tą koronkę na gorsecie i na spódnicy przechodzi delikatnie, ale to też bardzo fajnie robi linię. Tak nie odcięta jest, nie odcina sylwetki, tylko tak wydłuża. Julia jest dzisiaj bez butów, bo miała za krótką sukienkę, ale generalnie jakby miała jeszcze obcy, to jeszcze wyżej. I co, w porządku tam wszystko już? Znowu, że nie słychać? Co? Teraz idzie Ania. Chyba, że odłączyć te. No, może dzisiaj nie będzie na Instagramie, skoro są zapisane na... To przechodźcie na Facebooka, słuchajcie, przechodźcie na... Napiszcie komentarz tam, tak, żeby przeszli po prostu na Facebooka albo na TikToka. Przechodźcie na Facebooka albo na TikToka, bo mamy tutaj... Możecie napisać taki komentarz Lekki problem z pierwszym naszym live'em? Tak. Proszę. Ale na Facebooka, Fason. Dobrze, mamy cztery inne telefony, no... Wszystko dobrze, myślę, że na TikToku jesteśmy, na YouTubie, na Facebooku, więc przechodźcie na Facebooka z Instagrama, jak jest problem, a może nam się uda
za chwilę to rozwiązać. Fason Dorota Wróbel. Jeszcze raz dla tych osób, które, dla Ani, widzów, które nie wiedzą, gdzie jesteśmy. My jesteśmy na Śląsku w Paniówkach. Mamy największy wybór sukien na Śląsku. Jest to największy salon na Śląsku. Duża powierzchnia, ale też dużo sukien. Lubię mieć wszystko. Dziewczyny gładkie. Rybki, księżniczki. Literka A. Tak, co tylko chcecie. To wszystko jest, dosłownie błyszczące, proste, klasyczne, dosłownie wszystko można wybierać, po prostu wszystko, co tylko się chce, co się wymarzy. Więc jak jest na przykład jakaś panna młoda, kompletnie niezdecydowana, gdzie w ogóle na przykład by chciała jaką suknię, to może przymierzyć i klasyczną, i taką, i tak dalej. Nie wszystkie salony mają takie możliwości, a tutaj rzeczywiście jest, bo tych sukien tak, jest tak. Ogrom. Tak, tak. Ania bardzo dobrze mówi, dziewczyny. I to Wam też chcę doradzić tutaj dla nowych panien młodych, które będą do nas przychodzić. Wy się nie zamykajcie na określony model sukienki. Czasami mam klientkę, która gdzieś tam sobie poglądała na Instagramie swoje inspiracje. Słucham? Jest pytanie. Tak? Czy są jakieś nowe suknie na gorsecie? Nowe, to znaczy nie wiem, kiedy Pani była u nas, ale oczywiście są nowe sukienki. Nawet dwie są zupełnie nowe z dzisiejszej dostawy, więc je pokażemy i są nowe. Teraz dziewczyny przychodzą, nowe suknie. A propos tego, co gorsetowych tak, jest na pewno bardzo, bardzo dużo gorsetowych. Sukien, tak. A propos tego, co mówiłam, nie zamykajcie się na jeden styl sukienki, jeżeli przychodzicie wybierać swoją suknię, bo generalnie 90% z Was zmienia zdanie podczas przymiarek i dziewczyny byście nie uwierzyły w to, że naprawdę możesz mieć swój styl, możesz mieć wybraną suknię, że na przykład chcesz zupełnie gładką, a wychodzisz w księżniczce koronkowej, to się naprawdę dzieje, więc wy się nie zamykajcie się też na propozycje, które Wam przedstawi konsultantka. Oczywiście zmierzysz te sukienki, których Ty chcesz, o których marzysz, które jakieś doradcy Twoi wybiorą też, ale mierz też te, które Ci doradzi konsultantka, bo my naprawdę wiemy, które suknie dobrze na sylwetce leżą. No i też chcemy, żebyście fajnie wyglądały na ślubie i żebyście nam zrobiły reklamę. Tak, właśnie co do tego, co Pani, Pani mówiła, to muszę przyznać, że ja jestem dobrym tego przykładem, ponieważ niby jestem tylko tutaj modelką i przymierzam te suknie ślubne, ale jak przyjechałam tutaj pierwszy raz, zawsze myślałam, że najbardziej mi się będą podobały księżniczki, które mają najwięcej brokatu i rzeczywiście na początek tak było, ale im więcej tych sukien zaczęłam potem przymierzać, to tym bardziej mi się podoba, im prostsza suknia, im po prostu jest gładsza i nic nie ma żadnych nastrzewek, to po prostu tym bardziej mi się podoba, więc wydaje mi się, że to się bardzo zmienia. Ale też mnie to bardzo zaskoczyło, bo zawsze myślałam, że to będzie brokat, bardzo duża na przykład suknia, taka księżniczkowata, a teraz w tej na przykład czuję się świetnie. Ona ma po prostu tutaj jakąś koronkę, to jest rybka i czuję się w niej naprawdę dobrze. No Ania dzisiaj przyszła i mówi, chcę mierzyć same rybki, także Ania dzisiaj będzie w rybkach. Aniu, zaprezentuj tę suknię, bo dziewczyny, chciałam Wam tę suknię polecić, ponieważ mamy ją w cenie 3000 zł. Jest obniżona cena tej sukienki, to jest rozmiar 38, 36, Ania ma taki, ma 36 chyba, nie? Coś takiego, Aniu masz? 36. Tak, i też dobrze, 36, też dobrze wygląda, bo jest mocniej zasznurowana, ona z tyłu ma sznurowanie, pokaż Aniu tył, więc możecie ją, możecie sobie rozsznurować, jeżeli będzie większy rozmiar. Także myślę, że na 38 ta sukienka będzie dobra, ale chyba na metce jest nawet rozmiar 40. A nawet nie wiem. Zobaczcie, bo ona jest tutaj na... Tak. Za duża. Ona wygląda dobrze, tego tak nie widać w telefonach, ale generalnie myślę, że taka mała 40 pani też może sobie tą suknię przymierzyć. Aniu, pokażę z tyłu może tren, co? Pokażę z tren. My musimy, to już żeśmy się rozgadały, a chciałabym więcej sukienek Wam pokazać. Czekaj, Aniu. O. Bo on jest taki, zobaczcie, taki V. No nie zdążyłam go tak dobrze ułożyć, ale widać ten tren, tak? On jest w takim V, no w taki ząbek po prostu, taki ma kształt. Myślę, że powinna się przejść w tej sukience, może jeszcze koronkę z bliska pokazać. No i zapraszamy, to jest suknia wyprzedażowa. Dziewczyny, u nas zawsze znajdziecie też sukienki w niższych cenach. Jeżeli Wam na tym zależy, to proszę powiedzieć o tym konsultantce i do 3000 zł sukienkę też możecie tutaj salonową, w sumie nową sukienkę, która służyła nam tylko do mierzenia, która nie brała ślubu, czyli szczęśliwa, możecie też zakupić sobie w niższej cenie. No i tutaj Julia prezentuje suknię, którą ja kocham. Ja też. Też ją kochasz. To jest też nowa sukienka. Dziewczyny, jest tylko w naszym salonie, mogę się pochwalić.
jest ten materiał produkowany na zamówienie. To nie jest tkanina, którą wszędzie zobaczycie i dostaniecie, bo naprawdę, no chyba jej nie ma w Polsce nigdzie. Materiał jest przecudowny. Pokaż, Julia, to jest taki, jak wam tu powiedzieć, to jest taki brokat, ale na takiej, no na takich kwiatuszkach, ale to jest takie wypukłe, tak? Są wypukłe właśnie te ozdoby i się bardzo mocno świecą. Jak nagrywałyśmy rolki z Anią, to jak włączyłyśmy flesza, to po prostu takie światło. Także... Ona jest taka, ona jest prosta, ona właściwie nie ma zbędnych ozdób, a wygląda bardzo reprezentacyjnie. Można też odpiąć rękawki. Proszę bardzo, zaprezentuj, Julia. Dziewczyny, podczas prezentacji sukienek, Julia, jeżeli będzie chciała coś powiedzieć, to mów, ale ja wam też będę przypominać, że zapraszamy już panny młode, które mają ślub w 2024 sezonie. Obojętnie, czy masz w maju, czy masz w październiku, jeżeli masz w sezonie 2024, już możesz, jeżeli masz w maju, to powinnaś zamówić sukienkę, ale jeżeli masz w późniejszych miesiącach, już możesz rozglądać się za suknią oraz możesz ją zamówić. Może, Julia, ty pokazuj suknię, ja będę dalej mówić. Chciałam wam, dziewczyny, powiedzieć, że jeżeli suknię zamówisz teraz, ja jestem w stanie sprowadzić tą sukienkę już na wiosnę. My mamy magazyn, suknia u nas spokojnie czeka w magazynie. Natomiast jeżeli zamówisz suknię w styczniu, robią się już później takie kolejki u producentów, że faktycznie czasami na tą suknię czekamy i 8 miesięcy, bo na suknię czeka się od 2 do 8 miesięcy i to zależy też od okresu, kiedy ją zamawiasz. Więc jeżeli masz ślub we wrześniu, a zamówisz w styczniu, później wszystko się kumuluje, przymiarki wszystkich panien młodych, te dostawy i ta suknia faktycznie może przyjść 2 miesiące przed ślubem, miesiąc przed ślubem i te przymiarki też wtedy będą wykonywane. Także jeżeli masz ślub, jeżeli nie chcesz teraz jeszcze zamawiać sukienki, to przynajmniej się rozglądaj, bo wiem, że potrzebujecie troszkę czasu, potrzebujecie odwiedzić kilka salonów. Nie zwlekajcie. A poza tym, dziewczyny, gwarancja ceny. Jeżeli zamówisz sukienkę i masz spisaną umowę, to masz gwarancję ceny taką jak na umowie, a prawdopodobnie suknie będą, nie będą tańsze. Na pewno od stycznia, tak jak zawsze, znowu dostaniemy nowe cenniki, no i suknie pójdą w górę. Julia, idź przebiera. Aha, jeszcze chciałam powiedzieć wam, dziewczyny, że Julia ma koło. Pokaż, jaką masz halkę. Ja mam halkę. To jest halka, taka dość duża halka, dość szeroka. Wy sobie możecie szerokość sukni regulować, dziewczyny, albo szerszą halką, albo węższą halką. Możecie też sukienkę mieć bez halki, wtedy ona nie będzie taka szeroka, ale generalnie polecam te halki, dlatego że jest wygodnie się chodzi w halkach i nawet to dziewczyny, tutaj modelki potwierdzają, tak? Jest pytanie o cenę. Ja wam dokładnych cen teraz nie będę mówić co do grosza, bo po prostu też nie pamiętam wszystkich sukienek, ale ta suknia jest dość droga, chyba 6, blisko 7 tysięcy, dziewczyny. Generalnie nowe sukienki, znaczy nowa kolekcja sukienek od 4800 do 6200. To jest cena większości sukien. 5500, 5200, 6200. Większość nowej kolekcji jest w tej cenie. Jeżeli chcesz kupić tańszą suknię, powiedzieć konsultantce. Mamy jeszcze suknię z kolekcji 2023. Wyprzedajemy je do 3000 zł. Ta główna wyprzedaż sukien za 1500, ona już była. Sprzedałyśmy prawie całą kolekcję, ale jeszcze kilka modeli jest. Więc jeżeli komuś zależy na cenie, to poinformować konsultantkę. Ale się nie pokazuje. Nie pokazujesz się z tyłu, bo za duża, tak? Nie. Za mała sukienka na Anię, prawie za mała. Aniu, co się pierwsza stało? Pierwsza w życiu sukienka, która jest tak... Co się stało przez wakacje z tobą? No zobaczcie, ona miała 34, a teraz już ma... No 36, takie chyba 36 już masz, bo te suknie takie... No. Ja widzę, takie wypełnione bardziej na ciebie, no, na tobie, wiesz? Tak, ale musisz się wziąć za siebie. No, muszę się teraz wziąć za siebie, cały czas to mówię, bo wakacje to rzeczywiście, kurczę, wakacje tak naprawdę od czerwca, teraz do września, no. Do studia, cały czas jakieś fajne miejsca, jedzonko. No jest, przyszło. Aniu, pokaż bliżej, bo jest suknia przepiękna, jest bardzo błyszcząca i fajne jest to w tej sukience, że ona jest rozciągliwa. Czujesz to? Tak, ona jest tutaj bardzo taka elastyczna. Tak. Jest bardzo elastyczna. I mimo to, że to jest ryba, to ona jest dość wygodna. Ania, spróbuj kucnąć po prostu, przysiad zrobić. O, wygodnie, widzicie? Ona bardzo się tak wygodnie. Bardzo fajna sukienka, bardzo fajna sukienka, dziewczyny. No.
Wiecie co, ja mam takie poczucie déjà vu, że ja wszystko, bo wiecie, nowe klientki teraz będą nas oglądać, na nowy sezon trzeba wszystko od nowa im powiedzieć, tak, Aniu. Racja, o tych halkach, o tych, wiesz, o tym mówię, dla mnie to jest, mi się wydaje, że one już czego nie chcą słuchać, a to są nowe klientki. Wszystko to samo, co mówiłaś w ubiegłym sezonie, tak? Mamy nowy kolendarz. Tak? Strasznie szkoda, że prawie każda suknia jest teraz z takim ogromnym dekoltem i siatką. A gdzie tam? A przed chwilą była suknia ze stójką zabudowana. Proszę sobie zobaczyć live'a, bo live jest zapisany. Mamy sukienki zasłonięte. Jeżeli pani chce dekolty zabudowane, gładkie suknie zabudowane są, oczywiście. A ta siatka tutaj, podejdź tylko Aniu, proszę zobaczyć. Ta siatka pełni rolę konstrukcyjną. Gdyby tej siatki nie było, co by się stało? Suknia nie mogłaby mieć dekoltu do pasa, by się rozeszła. Słuchajcie, jeżeli byście tej siatki nie chciały, to by trzeba tak jak te gwiazdy, czasami na czerwonym dywanie, gwiazdy filmowe mają takie dekolty bez siatki, ale one mają przyklejone do ciała taśmą do ciała lepiącą, taką dwustronną naprawdę, bo jeżeli tej siatki nie będzie, no to bluz będzie niechwycony, no i dekolt się po prostu rozejdzie. Musi to być, dziewczyny, no albo chcesz mieć dekolt do talii, no to musi być siateczka, a jeżeli by jej miało nie być, to ten dekolt musiałby być po prostu gdzieś tutaj zszyty. Oczywiście to też jest do zrobienia. Jeżeli przyjdziesz do wyboru sukni ślubnej, a nie podoba ci się ta siatka, to możesz poprosić o zszycie dekoltu. To są takie drobne przeróbki krawieckie, które trzeba już zmiany w sukni, które już na etapie zamówienia sukni trzeba zaznaczyć. Stoi następna piękność. Dlaczego wy się tak śmiejecie? Dobrze. Idzie następny przebój, słuchajcie, kwiaty 3D. Kwiaty 3D, dzisiaj mówimy o trendach na 2024. Jeszcze wam muszę powiedzieć, że trendem na 2024 są suknie gładkie, natomiast nie pokażemy tego w dzisiejszym live, bo my po prostu nie zdążymy wszystkiego, ale zrobimy live suknie gładkie, których u nas jest bardzo dużo. Teraz omawiamy trendy. Kwiaty 3D, pokaż Julka z bliska, zaprezentuj pięknie, co tam w tej sukni jest. Słucham, coś chciałaś, Laura? Targów. Co? Mogę powiedzieć. Hit targów. Hit targów ślubnych, ponieważ Julia w Warszawie na targach ślubnych była modelką i prezentowała suknię, więc wie po prostu, co się klientom podobało. Dokładnie tak. To jest przepiękne. Mamy jeszcze jedną sukienkę całą w te kwiaty 3D, ale chyba tam dziewczyny mierzą. Słucham? Mamy kolejne pytanie. Tak? Czy już wiadomo, kiedy będzie dostawa sukienek plus size z kolekcji 2024? Dziewczyny, już mamy tych sukienek dużo, ale jeżeli pyta pani, która u nas na przykład była niedawno i mierzyła te, które mamy, to będzie ta dostawa za jakieś 2 tygodnie, ponieważ miała być teraz już pod koniec sierpnia, ale osoba, która się tym zajmuje, jest na urlopie. Więc dzisiaj dostałam informację, że musimy czekać, aż ta osoba wróci z urlopu, czyli gdzieś po drugiej połowie września. Już będą sukienki plus size. Już są przygotowane, no ale po prostu trzeba jeszcze je wysłać. Kwiatuszki, a ja wam dziewczyny, chodź tu Laura, ja się pochwalę, słuchajcie, co my mamy w tym sezonie za niespodziankę dla was. Kogo? Pochwalę się naszą Laurą, to jest uczennica szkoły krawieckiej, która ma praktyki w mojej firmie. I Laura dzisiaj chciała wziąć udział w live'ie, pomaga nam czytać komentarze, więc uczymy nowe pokolenie krawiectwa. Możesz Julia się iść przebierać? O. A mam dla was takie pytanie. Uczennica szkoły krawieckiej, bo wiecie, suknie ślubne to nie tylko projektowanie i te piękne modelki w sukniach ślubnych, tylko bardzo ważne jest, dziewczyny, to, że jak wy zamówicie suknię ślubną, wszystko jest fajnie, jak wybieracie sukienki, ale później, jak suknia do was przyjdzie, macie przymiarkę z krawcową. I to jest ten moment, gdzie my wkładamy najwięcej w pracy, w dopasowanie waszych sukienek. Pokaż się. Za duża. No właśnie, ta jest za duża sukienka i tutaj jest potrzebna krawcowa, żeby gdzieś tam dopasować, wymodelować. Tak, zresztą te panie, które u nas już szyły sukienki, to wiedzą. No i właśnie szkolimy, ponieważ tych krawcowych jest mało, więc ja jako mistrz krawiecki mogę szkolić młode pokolenie, więc szkolimy Laurę i chciałam wam pokazać, co Laura robiła. Laura, pochwal się, bo chciałam się zapytać. Ja wiem, że teraz chyba mało kto z was będzie wiedział, to jest najprostszy ściek krawiecki. Ja szczególnie dla widzów Ani. Aniu, ciekawe, czy ty wiesz, jak nazywa się ten ściek krawiecki? Zobaczcie, taki najprostszy.
Jestem ciekawa, czy młodzież będzie. Nie wiesz. Nie wiem. Studiujesz, studentko. I najprostszy ściek krawiecki. No po prostu, piszcie w komentarzach, bo jestem ciekawa. Bo naprawdę to jest, dla mnie to jest tak proste. Nie wiesz, Aniu? Ten ściek, to. Dobrze, a mogę się zapytać Pani Doroto, bo dla mnie najprostsze jest, jak się zapytam, co to jest na przykład dysleria obwodowa. To, ale słuchaj, to nawet nie brzmi prosto, Aniu, przesadziłaś, bo to, co ja mówię, to brzmi bardzo prosto. Dobrze. Ale nie, a nie wiem, a może Pani zdradzić, bo ja jestem ciekawa. Nie, jestem ciekawa, co napiszą w komentarzach, słuchajcie. Stepnówka to jest ściek, który robi maszyna, która... Nie, taki ściek, zobaczcie, najprostszy. Ten najprostszy, tak. Nie, krzyżyki, nie. Te takie proste. Jak się ten ściek nazywa? Ja widziałam, ale nie pamiętam. Bo wiecie co, dla mnie to jest takie dziwne, ponieważ Cerowanie? Nie. Jak ja chodziłam do szkoły, to myśmy miały zajęcia techniczne. Laura, proszę Cię, czytaj komentarze. Nie zdradzaj, czekamy na... Tak, fastryga. Gdzie? Kto to wiedział? To wiedziała Pani Kin, podłoga ga. Przeczytałam, może ktoś... Ale na jakim medium? No fastryga, słuchajcie, no właśnie. To jest medium... Tak, uczę moje uczennice. Kiedyś mieliśmy wszyscy w szkole technikę, takie zajęcia techniczne. Pamiętam, jak ja chodziłam do szkoły, to dziewczyny szyły, chłopcy młotek, gwoździe, a teraz po prostu tego nie macie. Laura, ja Cię proszę do komentarzy. Do komentarzy tam, jakbyś mogła, wiesz, czytać. A mówię wam po to, o tej fastrydze, ten temat tak przemyciłam, dlatego że dziewczyny, jeżeli wy macie ślub, zawsze sobie zabierzcie igłę z nitką. Po prostu musicie to mieć, bo teraz jesteśmy po sezonie ślubnym i czasami klientki, jak przynoszą do nas suknię do czyszczenia, no to mówią, że tam gdzieś haczyk odpadł, że guziczek na trenie odpadł, że no i to jest normalne, że takie rzeczy się dzieją, że czasami może na przykład być tak, że zamek błyskawiczny się popsuje, dlatego igła z nitką musi być i dobrze, żebyście umiały nawlec tą igłę i po prostu przyszyć. I wierzcie mi, że to nie jest takie oczywiste teraz. Miałaś kiedyś igłę w ręku? Tak. Guziki przyszywałam sobie, dziury łatałam. Tak? Racja. Ja mam taki zawsze ze sobą taki mały mini zestaw do szycia ze sobą. Zawsze na wesele, na ślub sobie to musicie zabrać. Igłę z nitką i granatową do pana młodego, białą. Proszę bardzo, przedstawiaj. Dobra, więc prezentuj. Mamy rybkę, która tam jest za duża tym razem. Tak, mów pytanie. Przepiękne zdobienia. Przepiękne zdobienia. Czy mamy balon z brokatem? Przepiękne zdobienia, możecie zobaczyć takie floresy, takie listy. I one są tutaj z brokatem lekko. No i też ta rybka ma bardzo ładny tren, mogę pokazać. Tylko Pani Dorota by Pani musiała. Oczywiście. Tu jest też wyjątkowy materiał, bo to jest nie koronka. Czekaj, Aniu. Widać nas tam? Bardzo ładna tkanina jest na tej sukni, bo to nie jest koronka, tylko to jest pięknie ułożony brokat. I ona pięknie wygląda. Jest taka zupełnie inna. No jest taka wyjątkowa, inna po prostu niż wszystkie. Znajdzie swoją lubę. Myślę, że tak. Ania w niej bardzo ładnie wygląda. Pięknie wypełniłaś mi tę suknię. Taka jesteś teraz kształtna kobietka. Dziewczyny, słuchajcie, te suknie rybki, one do nich nie musicie być bardzo, bardzo szczupłe. Nie musicie być wysokie jak modelki. W sukniach rybki. Ania nie jest wysoka, ale ma fajne proporcje. Ja uważam, że w sukniach rybkach dobrze wyglądają dziewczyny, które mają po prostu dobre proporcje. I to nieważne, że masz rozmiar 36 czy nawet 50, bo nawet tutaj sprzedawałyśmy rybki dla pań w rozmiarze 50, one wyglądały dobrze, bo miały po prostu kształtne, fajne kobiece ciało. No tylko, że wiadomo, musisz lubić swoje ciało. Jeżeli wybierasz suknię rybkę, musisz lubić swoje kształty, bo w tej sukni te kształty są widoczne. A ja uważam, że nie ma ograniczenia rozmiarowego w ogóle. Ja nie jestem w ogóle fanką też jakiegoś tam odchudzania się przez was. Tak? Słucham? To tak. Laura mówi mi, że komentarz. Czy jest jakaś gładka z długim rękawem? Gładka z długim rękawem. Wie Pani co? Miałyśmy takie sukienki, została wyprzedana. A nie, są gładkie z długim rękawem też. Ale mogę z wieszaka pokazać. A to jakbyś przyniosła, może przynieść tam tą gładką z długim rękawem muślinową
i organdynową. Ale jeżeli pani chodzi o taki dopasowany rękaw i zabudowaną gładką, to dwie takie suknie mamy zamówione, one dojdą jeszcze do nas w październiku, te gładkie. One są zdecydowanie mniej sprzedawalne, ale u nas zawsze tych sukien gładkich jest wybór, bo lubimy. Pokazuj. Jest pytanie. Tak? Tak, tak, do 3000 zł pokazywałam na początku sukienkę, tą rybkę pokazywałyśmy, tak? Do 3000 to są suknie, które przeceniamy, obniżamy cenę. Zaraz też pokażę do 3000 gładką z rękawem. Julia, pokazuj tam bliżej tą sukienkę, to jest nowa kolekcja. Gorsetowa też ktoś pytał. Wiesz co, o to mi chodziło głównie. Wiesz co, jak już tu jest gładka, to pokaż, ale to nie jest rękaw. No. Tutaj przyniosła mi tutaj, ale Beata, czekaj, czekaj, weźmiesz. Gładka sukienka bez rękawa, dobra, ale rękaw można doszyć, ale dzisiaj nie mamy przygotowanych ich do ubierania. Ale tu jest gładka suknia z rękawem i ta suknia jest do 3000 zł. Ona jest właśnie w obniżonej cenie, chyba nawet dałam na relację tę sukienkę. Tak. Dałam, nie? Jest, i to są takie rękawki opadające, teraz tego nie mogę ściąć, bo mi spadnie z wieszaka, muślinowa do 3000 zł. O, daj te, dziękuję ci bardzo. I tu jest też z rękawem, z organtynowa sukienka. Ta jest piękna, dziewczyny. I też ten rękaw jest taki opadający. Ale to ubierzemy na następnym live, będziecie widzieć na modelkach. Dziękuję ci bardzo. Piękna, nie? Ale też obserwujcie nasze media społecznościowe. Tam Julka prezentuje, chyba te gładkie sukienki też je prezentowałaś, więc gdzieś tam sobie znajdziecie. Dziewczyny, nie sugerujcie się zdjęciami na naszej stronie internetowej. Przyznaję się szczerze, że jest tam kolekcja 2023, z tym, że większość sukien, które mamy w salonie, my ich w ogóle nie udostępniamy na stronie internetowej, ponieważ one albo nie mają wykonanych takich profesjonalnych zdjęć, ale mamy też tak często dostawy, co 2 tygodnie, że nie jestem w stanie tego po prostu zmieniać na stronie, no bo po prostu nie ma na to czasu. Natomiast obserwować media społecznościowe, szczególnie relacje TikToka, Instagrama, Facebooka. Tam dziewczyny nasze prezentują, no i live'y, zapraszamy na nasze live'y. Będziemy robić co tydzień albo co 2 tygodnie, jeszcze zobaczymy, jak tam się dziewczynom studia ułożą. Jak nam to wyjdzie, to 2 tygodnie na 100%. Jeszcze damy znać, w które dni, no ale teraz tak wszystko się jeszcze układa, ten początek roku szkolnego, początek też studiów waszych, u mnie dzieci znowu do szkoły, więc to też musimy sobie wtorek albo środę wybrać. Raczej we wtorki chciałybyśmy, nie? Tak, tak robić te live'y, no we wtorki. Słucham cię? Laura, co się cieszysz? Laura się cieszy, ma we wtorki praktyki. No, tak by mi też pasowało, żeby te wtorki mogły być. Dziewczyny, ta sukienka bardzo już nam chwyciła w tym sezonie. Podoba się dziewczynom, też na halce. Proszę? Pytanie jest. Tak, słucham cię. Jaka cena tej sukienki? Około 5000. Około 5, tak jak powiedziałam, nowe kolekcje około 5500, to jest taka średnia cena sukienek 6200. Tak? I drugie pytanie, jakie województwo? Śląskie. My jesteśmy na Śląsku, największy salon na Śląsku. Już wam tu pokazuję, fason Dorota Wróbel. Proszę sobie tak wpisać, fason Dorota Wróbel. Nie mogę zasłuchać modelki. Tak. Kiedyś na YouTubie napisali, dlaczego ja jestem na pierwszym planie, więc muszę tak z boku troszeczkę. Tak? Ale dziewczyny, jeżdżicie do nas naprawdę z całej Polski. Cieszymy się. Dzięki temu mogłyśmy się tak rozwinąć, bo my jesteśmy na wsi. Słuchajcie, my jesteśmy w miejscowości Paniówki. To nie jest jakieś duże miasto, ale jesteśmy blisko Gliwic, Katowic. My jesteśmy blisko Katowic po prostu. 15 minut od nas się jedzie do Katowic. Bo mamy tak duży salon, że my byśmy się w mieście nie zmieściły. Mamy po prostu duży, wybudowany budynek i mamy parking. Ja się tym parkingiem będę chwalić, może to jest śmieszne, ale to jest ważne, słuchajcie. Bo podjeżdżacie pod sam salon, szczególnie panowie, bo ubieramy też panów. Także panowie sobie mogą podjechać. Na dole jest sklep dla panów, garnitury. Słucham. Kolejne pytanie. Tak? Kiedy zamówić suknię na czerwiec 24? To ja zapraszamy już na czerwiec. No 24, tak, Laura? Tak. Teraz właśnie ten live jest dla pań, które mają w sezonie 2024. Słuchajcie, jeszcze nie było, żeby suknia nam nie doszła. Z tym, że ja zawsze proszę dziewczyny, 8 miesięcy przed zamawiajcie. Tylko, że jak zamówicie 8... No nie szkodzi, że widać majtki, chodź. Jak zamówicie 8 miesięcy przed, powiedzmy teraz w tym okresie, do końca listopada, ja tą suknię naprawdę jestem w stanie szybciej sprowadzić.
i ona będzie czekać na Was w naszym magazynie. Ja mam duży magazyn, my te suknie tutaj Wasze trzymamy do dnia ślubu. Możesz odebrać je tydzień przed ślubem, po tych wszystkich przymiarkach już. Natomiast jeżeli Ty zamówisz sukienkę po Nowym Roku, to robi się już u wszystkich producentów taka kolejka, że wtedy faktycznie musimy na tą suknię czekać 6 miesięcy, 8 miesięcy. Różnie to bywa, też zależy od producenta, od kroju, od tego, czy jest tkanina. To wszystko, słuchajcie, tak długo idzie. Natomiast jeżeli przyjdziesz miesiąc przed ślubem, też Cię bez sukni nie wypuścimy. Teraz mam panią, która chce na listopad sukienkę, więc zaprosiłyśmy ją i wtedy szukamy rozwiązania. Albo coś z gotowych sukien, których mamy bardzo dużo do sprzedaży, albo coś na szybko, ekspres szyjemy. Także też Cię proszę nie zniechęcać. Natomiast jeżeli szturmem przylecicie 2 miesiące przed ślubem, a wszystkie macie śluby latem, no to po prostu nie ma szans. My się nie wyrobimy, producent się nie wyrobi, my się nie wyrobimy z przymiarkami krawieckimi, mimo że pracuje tutaj 8 krawcowych, które robią Wam tylko przymiarki krawieckie, ale Was jest dużo, a tych przymiarek też u nas jest nieograniczona ilość, możecie mieć tyle, ile chcecie. Robimy tak długo, aż suknia pasuje, tak, aż będzie idealna. Nie puścimy klientki, jeżeli klientka jest niezadowolona, czy coś tam jeszcze chce poprawić. No naprawdę, no powinny być 2 przymiarki, ale jeżeli klientka sobie życzy coś tam jeszcze, no to robimy te przymiarki, tak, żebyście były zadowolone. Zresztą klientki, które szyły, to wiedzą, może nam tam pokomentują. Pokazuj sukienkę. Mamy taką opcję wypożyczania sukni i to jest w zależności od modelu 70% albo 50% ceny, ale proszę mi wierzyć, nikt z tego jeszcze nie skorzystał w ubiegłym sezonie. Praktycznie nie korzystają z tego dziewczyny, dlatego że my wyprzedajemy suknię. Jeżeli ktoś chce tańszą suknię, to bardziej się opłaca kupić suknię z wyprzedaży. No jest nie dość, że jest lepsza cena, to jeszcze masz sukienkę swoją, tak? Nie stresujesz się, że tam coś popsujesz na weselu. Ale czy ja bym też nie chciała chyba wypożyczyć sukni. No. Niby fajna opcja, ale z drugiej strony fajnie mieć taką sukienkę. Wiecie co, masz swoją sukienkę, chcesz taniej, kupisz sobie ją na wyprzedaży. Generalnie później co z nią zrobić? Będziesz chciała, to sobie ją zostawisz na pamiątkę, tak jak ja już mam swoją 30 lat, bo to podobno się małżeństwa nie rozlatują, jak suknię ślubną masz w domu. Tak? Tak, to ja moją mam jeszcze. Moja mama się rozleciała. A ma jeszcze? Ma. Ale twoja mama miała 2, no wiesz. To jest co innego. Mamo, nie słuchaj tego. Mamo, nie oglądaj. Tak, słucham, Laura? To tak. Czy jest sukienka muślinowa z rękawem typu dzwon? Mamy. Słuchajcie, no ja, zaskoczcie mnie czymś, że czegoś, czego nie mam. Nie mówcie mi o czarnej, bo też jest. Raz, jeszcze zrobię niebieską. 3, 4, 5. Zaraz wam przyniosę pokazać, ale... Tak, bo ale rękawa... Ja mam wrażenie, że ten rękaw taki ma być. Taki. Nie, dzwon to chodzi, ja ci pokażę, wiesz? Tu wąski, tak. A jest. Bardzo cię proszę, przynieśmy typu dzwon, muślin z dzwonem. Mamy taką sukienkę, pokażę wam z wieszaka. Jest bardzo ładna, ja nawet chyba mierzyłam. Tak, staram się sukienki mieć w salonie. Ja wybieram oczywiście sukienki, słuchajcie, według swojego gustu. Wybiera ze mną konsultantka Elżbieta i Sonia, ale staramy się dla was wybierać sukienki różnorodne, żeby każdy gust zadowolić. Laura, czego się jak śmiejesz? Pokazuj te sukienki, zbliżyj, bo pokazuj już z tyłu wszystko. No, tak. A, rzeczywiście taka. To jest typu dzwon. To jest sukienka typu dzwon. Też chyba kręciłyśmy rolki z nimi. Tak. Ale no, postaram się tam dać. Zobaczcie, to jest typu dzwon muślinowa. To jest dzwon. I ona chyba nawet nie jest droga, bo 4 coś kosztuje. Tak, Laura? Ta sama osoba do rękawu typu dzwon poleca pani klipsy do podpięcia rękawu? Ale wie pani co, no przestańcie zaś, że co, że do zupy wejdą, o co chodzi? No bo nie dziewczyny, my zachowujemy się na weselu elegancko, tak sobie ładnie podwiniesz, tak. Nie polecam klipsów, bo nie wiem o co chodzi, tak szczerze mówiąc, ale wydaje mi się, że to nie będzie fajne. Wydaje mi się, że jak tam jeszcze sobie tak podwiniesz. Tak? Czy w 2024 diademy nadal w trendach? Bardzo. Widzicie, nie zakładacie diademów dzisiaj. No, no muszę wam dać. Ja mam hairspray. To Julia. Dobra. Wiecie co, diademy w ogóle tak w tym roku nam chwyciły diademy, że to jest niemożliwe. No każda z was brała diadem, ale zobaczcie, jak to robi robotę, jak diadem po prostu, o, zapomniałyście o diademy, ale jak macie suknię księżniczkę, typu księżniczka, to jak teraz...
Julia, no aha, dziewczyny, Julia ma, no można ją nazwać księżniczka, z tym, że ona nie jest bardzo rozszerzana, ponieważ ma rozcięcie. Ale gdybyś mierzyła taką suknię i nie chciała, chciałabyś księżniczkę, to wtedy rezygnujemy z tego rozcięcia, zszywamy je i ubieramy szerszą halkę i masz księżniczkę, jaką szeroką chcesz. Tak. Powiem wam, że diadem do takiej sukni musi być, ale też jak masz rybę, taką błyszczącą, chociaż niekoniecznie błyszczącą, do każdej, ubierzesz diadem, do tego długi, gładki welon, no mega, rewelacyjnie to wygląda. Ja teraz widzę klientki, które przychodzą nam odbierać sukienki ślubne, bo my zawsze polecamy klientkom, żeby do przymiarki sukien ślubnych zrobiły sobie próbny makijaż, próbną fryzurę, więc przychodzą w tych diademach i wyglądają pięknie. Boże, ja bym też tak założyła sobie. A co? Mogę, nie? Mogę, nie? Ja, jak ja bym chciała gdzieś iść. Słucham. Jestem królową salonu. Jestem królową salonu fason w Paniówkach. Słucham cię. Co do welonów. Tak? Czy macie welon z brokatem? Sonia? Czy tam jeszcze welon z brokatem jakiś został? Nie wiem. Mamy, wie pani co, mamy. Mamy, tak. I możemy też uszyć i w złotym kolorze, czy w takim złotawym i w takim właśnie ivory. Jak najbardziej welon z brokatem, tak. Nie wiem, czy tam coś jeszcze jest uszyte, ale doszyjemy teraz, tak. My te welony z brokatem same tutaj szyjemy i jest. Może pani sobie zamówić, jakiej długości chce. Także są te welony. Pięknie tak. Wyglądasz. Pokazujcie. I to jest suknia gorsetowa. Wiem, że tam pytały panie, czy doszły nowe sukienki gorsetowe. To jest też suknia gorsetowa z nowej kolekcji. My dzisiaj nie zdążymy wszystkiego pokazać, ale mam tam troszkę sukienek tych nowych przygotowane. Ale się cieszę, że mam tą uczennicę Laurę, a widzę, że ona się tak cieszy z tego, z tych, że wasze komentarze czyta. Podawacie się live. Powiedzieć, że no, można odpiąć. Właśnie pokaż. Łona, trzy zatrzaski aż są. Jest. No. Uczennica wczoraj uczyła się prasować ściegów, co jeszcze się uczyłaś? Prucia, tak. Prasowania ściegów krawieckich, no a dzisiaj no to mogłabyś na live'ie. To jest taka przyjemniejsza strona, co? No. Tego zawodu. No. Nauczymy fajnie, tak żebyście mogły pięknie przymiarki robić klientkom, tak? No i kolejne pytanie. Tak, co ile będzie live? Chyba co dwa tygodnie, słuchajcie, tak żeśmy to, tak jeszcze to jest ruchome, słuchajcie, zobaczymy jak się ułoży, no powiem wam, że ten live troszkę nam czasu zajmuje, co dwa tygodnie na 100%, a może co tydzień też, czy tam czasami może zrobimy, bo my też kręcimy z dziewczynami filmiki, więc to też wam tego dużo będę udostępniać, jak nie będę live'a, nie będzie live'a, to będę wam teraz wam obiecuję, od września już się zabiorę tak ostro do pracy i codziennie wam jakąś suknię na relację dam, albo na TikToka, albo na Instagrama, także najwięcej na relacjach, bo to jest najszybciej dziewczyny, dla mnie też to wrzucić, cokolwiek, czy suknia dojdzie, czy nawet zdjęcie na wieszaku zrobić, polubcie nas, relacje wam się będą wyświetlać. Ania idzie teraz w zupełnie nowej sukience, w zupełnie nowej, która doszła. No, ty masz gorsetową. Aniu, chodź, bo korona czeka na ciebie. Patrzcie, jakie fajne. Tu jest korona z perełkami. Co myśmy jeszcze nie powiedziały tym dziewczynom na ten sezon? Aniu, tobie po prostu tak fajnie biust w tej sukience widać. A czy tak ładnie wygląda, to jeszcze chciałam powiedzieć. Jeszcze nie było sukienki, w której mój biust jest brzydko. Ja sama założę. Proszę bardzo. I to jest suknia zupełnie nowa. Aniu, czym ona się wyróżnia wśród innych sukienek? Spójrz na dół, tak, podpowiedź. To jest przepiękne. Dziękuję za gifty. Ślicznie to Ania to wygląda. Ja na nią, Aniu, no chyba w księżnicę powinnaś ale iść dość pięknie. Nie. Zwróć uwagę tutaj, zobacz na te aplikacje na dole. Ona jest właśnie inna przez to, że ona cały dół ma haftowany aplikacjami. Laura, widać tam w ogóle te aplikacje? O, tu pokażę. Tak, widać. Tu, świecie, o to chodzi, o to. Są nawet komentarze, śliczna suknia, Ani. No, bardzo mi się też Ania podoba na żywo, wierzcie, ma tak słodko, tak słodziutko. Ona teraz wygląda jak ta księżniczka z bajki. Aniu, wyglądasz jak z bajki po prostu, dosłownie, no. I ta sukienka nie ma trenu, a no pięknie w ruchu właśnie, ona ma takie aplikacje naszywane i ona do nas przyszła wczoraj, zupełnie nowa sukienka. A zobaczcie, jak ona wygląda w tańcu, przepiękne. I ma Ania halkę ubraną. Mam. Tak. I to taką większą niż mniejszą. Tą większą troszeczkę. Troszeczkę taką większą. Te halki powodują, że suknia na dole jest bardziej taka okrągła i powiem wam, że lepiej się chodzi w halce, jest wygodniej. Jezu, zrobię się. Co? Piszą takie głupoty.
ale... Twojej fani. No tak. Dzięki za gift. Tak, Laura, słucham. Więcej, chyba chodzi o cenę. Ceny, tak jak wam powiedziałam, ta będzie około 6200. Ta będzie bardzo droższa. Albo nawet, albo niecałe. Między 5500 a 6200, tak wam powiem. Aha, bo u mnie live ogląda aż 450 osób, nawet nie wiedziałam. No bo wiesz, jest, bo pięknie wyglądasz. Bo pięknie wyglądasz. Schylać, żeby zobaczyć, bo sobie założyłaś telefon, tak zasłoniłaś troszeczkę. Ale bo tak miałam jakby mieć założone, ale o Jezus, dzięki bardzo za gift. Aniu, pokaż im plecy, bo te plecy są piękne. Nie wiem, czy u ciebie są stricte... Tak. Wiesz co? Tak, ale chcę wam... bo pięknie to wygląda, bo jest taki dekolt V z koronką, a później jeszcze jest tiul wyhaftowany perełkami. To fajnie wygląda, wiesz? Pięknie. I guziczki takie szklane. No to są takie detale, które właśnie robią ten fajny efekt. A jest bardzo wygodna. Nie jest w ogóle ciężka, jakby się ktoś zastanawiał. Jest leciutka. Słuchajcie, ostatnio wiem, że wy się bardzo stresujecie tym sukniami, potem tymi przymiarkami przed ślubem już, bo teraz jak wybieracie sukienki, to wam jest fajnie, ale później już tak miesiąc przed ślubem, to się już tak stresujecie, dziewczyny. Ja ostatnio zadałam pytanie dziewczynie, a co jest najważniejsze w dniu ślubu? I czekałam na inną odpowiedź, a ona mi odpowiedziała, no suknia. Nie, miłość. A ja chciałam tak bardziej, żeby się nie stresowała, chciałam ją tak... Tak, żeby wiecie, no żeby się nie stresowała, że to wszystko fajnie, tam sukienka, najważniejszy pan młody, to niech tam się nie stresuje, nie? Bo naprawdę powiem wam, stres czasami u was tak po prostu wybucha, że ostatnio miałyśmy klientkę, która nawet nam mdlała, takie omdlenia, takie słabości, no strasznie się stresujecie, ja nie wiem czemu. Za dużo masz tą sukienkę. Tak. Tak, więc tu jest sukienka rybka, która jest zabudowana, która bardzo się błyszczy. No ale to jest duży rozmiar. To jest rozmiar... Tak, ona, ja myślę, że ona Julii tak dobrze nie wygląda, bo Julia jest bardzo szczupła. A ona to jest taki rozmiar 42. Julia ma spiętą. Tak, to jest większy rozmiar tej sukienki. No i Julia jest bardzo szczuplutka i to tak, wiesz, tak ci nie robi ci fajnie sylwetki. Tak jakoś nie jestem zachwycona tą sukienką. No, niekorzystnie. Ale generalnie ona jest bardzo błyszcząca, możesz pokazać z bliska, ale wiecie, dla kogo ona mi się kojarzy? Ona jest taka poważniejsza, ta sukienka, ja myślę do takiej pani, ja wiem, że mi ktoś dzwoni, ale makijażystka Kasia mi dzwoni, Kasia, live'a mamy, oglądaj live'a. Którą mamy godzinę w ogóle? Za 20 już. To jest sukienka taka, ja myślę, że dla pani w moim wieku byłaby okej. Tak bym się właśnie, ja bym się czuła dobrze w takiej sukience. Wiesz, żeby tam za bardzo już nie pokazywać, żeby taka, ona jest taka elegancka, jest w takim fajnym beżowym kolorze. A w ogóle to słuchajcie, my tu mamy też sukienki wieczorowe. Mówię to do tych nowych pań, które nas nie znają jeszcze. Mamy też sklep z modą męską, ubieramy panów, ubieramy panie i ubieramy panny młode, czyli całe rodziny się ubierają. Może pokażemy jakąś wieczorową. Wieczorówkę jakąś? To leć, przynieś sobie jakąś. Julia poleciała po sukienkę wieczorową, żeby wam pokazać. Ja widzę, że nasza krawcowa Sonia, chodźcie, pokaż. Niech panie wiedzą, jakie mamy fajne krawcowe. Jest wolna już, bo Sonia... Dobry wieczór, ale chyba panie mnie znają już. Wiecie. Ale słuchaj, mamy nowe klientki, które będą w 2024. No, Sonia zajmuje się dopasowaniem sukni do sylwetki oraz zajmuje się doradzaniem przy wyborze sukienki. Tak, przy wyborze też. Także Sonia jest wszechstronna. I Sonia też ze mną wybiera sukienki do salonu, więc jeżeli te sukienki, które mamy, to jest moja wina, Soni wina i Eli. Tak. I Elżbiety. My w trójkę wybieramy sukienki do naszego salonu i uważamy, że mamy najpiękniejsze suknie w Polsce. Oczywiście. Mamy wszystkie śliczne. Warto do nas przyjechać i wybrać sukienkę. Warto przyjechać. Idzie. A wzięłaś sobie rozmiar twój? Taki ma 36. Wiesz co, one są bardzo wąskie też, ale załóż, najwyżej się nie zapniesz. Julka ubierze sukienkę, ubierze sukieneczkę. Dobrze, zanim one się ubierają, Sonia, idź pomóż im się ubierać, bo coś tam idzie. No już idzie. Ja też chcę jedną wieczorową. No dobrze, pójdzie sobie po wieczorową, ale wielkie koło ubrałaś. To powiemy teraz o kole. Pokaż. To jest to samo, które miałam przedtem. Ania ma na sobie bardzo dużą halkę, bardzo, bardzo szeroką halkę. Ale ona może być też węższa. Wydaje mi się, że do tej sukni, no ale dobra, że nie pasuje, ale okej, nie? To jest sukienka klasyczna. Dziewczyny, to jest suknia, w której każda sylwetka dobrze wygląda.
klasyczna bardzo. Ma panele pod pachami, które bardzo fajnie też wydłużają sylwetkę. Zobaczysz. Tamten, jaka jest marka tej sukienki? Albo tamtej, nie wiem. Wiemy, bo coś tam się pytają. Pani Sonia musi być bardzo zdolna. Sama siedzę w tworzeniu ubrań od podstaw. Tak, my jesteśmy w ogóle fasonki bardzo zdolne, bo ja też stworzyłam swoją firmę od stworzenia sukien od podstaw. No. No i ta, najlepszy no. start. I jak tak, się tak, tak. Udało, wielki, największy tak. I powiem wam, że też uczyłam się szyć od podstaw, bo nie jestem z wykształcenia krawcową, ale dzięki temu wiem, jak kobieca sylwetka dobrze wygląda, w jakich krojach. No dużo, dużo mi to dało, dużo. Słucham. Padło pytanie, co na tej sukni? Też będzie około 5200, coś koło tego. Mogę pokazać z bliska. Możesz pokazać. Nowa kolekcja dziewczyny 4600 do 7, ale większość sukien 5200, 5500, 6200. Większość sukienek z nowej kolekcji. No prócz tego suknie z wyprzedaży do 3000 zł. No jak ci pięknie. Ja idę wybrać. To leć. Pozazdrościła. Ania pozazdrościła. Ale ja też miałam tą suknię ubraną, wiecie co, ten niebieski kolor jest i dla blondynek, i dla brunetek, on jest śliczny. I ta sukienka, oczywiście niepowtarzalna, ja mam nadzieję, że nigdzie indziej jej nie kupicie w Polsce, tylko w moim salonie, bo ja sobie ją z Irlandii sprowadzam. Jest przepiękna ta suknia. I ma kieszenie. Tak, tak. A jest tak twarzowy ten kolor, że naprawdę super. Ja też ją miałam ubraną, piękna. Fajnie w niej, Julia, wyglądasz. Dlatego dziewczyny, jak przyjedziecie do nas, to ubierzemy pannę młodą, ubierzemy mamę, ubierzemy świadkowe. Też miałam tę suknię założoną. Idzie następna. Wiesz co, ja ją miałam i się świetnie w niej czułam. Ubieraj, a zbliża się Sylwester, powiedzmy, no więc ubieraj taką błyszczącą, tak? No i cena niebieskiej? 1350 chyba, tylko co pamiętam. 1350, jak na taką sukienkę, to ja uważam, że jest bardzo dobra cena. I mamy ją tam też w rozmiarze, miałyśmy do 50 czy 52 nawet. Tam były takie duże, nie? No, bo my dbamy... Najmniejszą masz, no. Ale powiem ci, Julia, że gdybyś miała jakieś wyjście, to jak najbardziej w tej sukience. Wyglądasz zjawiskowo po prostu. Dziękuję w tej sukience. Bardzo. Szykuję mi się wesele, więc... I nie żałujcie sobie, dziewczyny. Mamy, nie żałujcie się też pięknie ubrać na wesela, bo tych okazji w życiu jest mało, tak? Padło pytanie, czy są jeszcze inne kolory tej sukienki? Nie, ona jest, występuje tylko w tym kolorze. Ona u producenta jeszcze występowała chyba w żółtym, ale brzydki był ten żółty, nie podobał mi się, więc go nie zamówiłam. No, w tym kolorze tylko występuje, ale jest naprawdę twarzowy. No. I dla młodej dziewczyny, ja też ją miałam ubraną i bardzo się dobrze czułam w tym kolorze, także... No, zresztą, pani Dorota, ślicznie. No, zresztą tam gdzieś na Instagramie będę też w tej sukni, więc i starsze panie, no Boże, w moim wieku panie i takie młode dziewczyny, ja myślę, że to jest kolor dla każdego. A nas tam już słychać w tym telefonie? Nie, już tam wyłączyliście tego Instagrama? Nie działo się nic. Mhm. Napisałyśmy, żeby przeszli na Facebooka. Tak, na Facebooka, ale my to naprawimy. To jest dopiero pierwszy live, a po prostu tu nasza pomoc techniczna dzisiaj nieobecna, więc musiałyśmy sobie radzić same. Co by wam tu jeszcze powiedzieć? Słuchajcie, macie jakieś pytania jeszcze? Tak, pokaż. Dziewczyny, ponieważ to jest dla pani, które mają 2024, więc będę powtarzać. Już możecie przychodzić zamawiać sukienki, tak? Kiedy będą większe wyprzedaże? A już były większe wyprzedaże. My przygotowywałyśmy się do tej kolekcji od 24 dużo wcześniej. No chyba już od maja były wyprzedaże i wyprzedawałyśmy całą kolekcję. Proszę nasze media społecznościowe obserwować. Ja w imieniu Ani podziękuję za gifty. Tak, obserwować, bo my tam też co jakiś czas pokazujemy suknię, która jest w wyprzedaży. Natomiast większych wyprzedaży u mnie w salonie nie przewiduję większych wyprzedaży, bo mój salon jest taki troszkę inny niż wszystkie inne salony. My nie mamy czegoś takiego, że wiecie, że jest stara kolekcja, wyprzedajemy się i czekamy na nową. U nas przychodzą suknie co 2 tygodnie, dziewczyny, na bieżąco. Dlatego też możecie w sierpniu, w lipcu, w czerwcu zamawiać na przyszły rok i to nie będą sukienki ze starej kolekcji, czyli takie, które się powtórzą po prostu u koleżanek czy tam u kuzynek, to będą cały czas nowe sukienki. Dostawy są naprawdę często, dlatego tak jak mówię, nie obserwujcie naszych sukien na stronie internetowej, w ogóle tam je muszę wycofać.
Obserwujcie live'y, obserwujcie media społecznościowe. A coś jeszcze Wam chciałam powiedzieć, tak mi umknęło, a propos tego umawiania. Dobrze, dziewczyny, my umawiamy tylko telefonicznie, tylko nie piszcie na Instagrama, nie piszcie na maila. My nie jesteśmy tego w stanie odczytywać. Raz w dzień jest odczytywany mail, Instagram, natomiast tylko telefonicznie, ponieważ Wy dzwonicie non-stop, więc nawet jak ja na maila Wam odpiszę o jakimś terminie wolnym, słuchajcie, to w tym momencie, niż ty tego maila przeczytasz, niż mi odpiszesz, to ten termin już telefonicznie zostaje zarezerwowany. I tak sobie możemy pisać w nieskończoność, tak samo jak piszecie mi na Instagramie. Ja Wam mogę podać terminy wolne, ale niż ta korespondencja, wiecie, dojdzie do skutku, to ten termin już się zajmuje. Generalnie chcę powiedzieć tak, jeżeli umawiacie spotkania telefoniczne, spotkania po godzinie od 16 do 20, dwa tygodnie do przodu, tak Beata, jak tam jest wolne? Dwa tygodnie do soboty, miesiąc do przodu, wszystko zajęte. W soboty są płatne 100 zł, w tygodniu są spotkania bezpłatne. Z tym, że my pracujemy do godziny 20, od 9 rano do 20. Możecie się do konsultantek umawiać, więc uważam, że naprawdę jesteśmy dla Was bardzo dyspozycyjne, a dzwonić do salonu możecie od godziny 6 rano, ponieważ panie już od 6 rano pracują, więc już możecie to spotkanie umówić. To jest po prostu... Przepiękne. I tutaj dziewczyny się pochwalę, bo tę suknię szyła też moja uczennica, która u nas miała praktyki w ubiegłym roku. Julia też się nazywa, pozdrawiam. Więc tak, zobaczcie, młoda dziewczyna uszyła taką piękną suknię i ty, Laura, też się nauczysz takie suknie szyć. Ja teraz sobie po prostu misję wymyśliłam, naukę młodych. Wyuczenie młodych krawcowych, więc uczymy. Nie, takie piękne suknie może się nauczyć szyć. Piękna, nie? Jest fajna. No. Ja też miałam ubraną i czułam się w niej świetnie. Poza tym można te rękawy ściągnąć jeszcze. Mogę pokazać, jak bez rękawów. Macie tam jeszcze jakieś sukienki ślubne? Pani Droto, bo też jest za 8 miesięcy. Aha, no to my już będziemy kończyć. Tak. Dobrze, to jest pierwszy nasz live. My już będziemy właśnie kończyć. No i za dwa tygodnie na pewno, ale damy Wam znać, ponieważ w tym wrześniu jeszcze musimy sobie tak ustawić godziny, jeszcze zobaczymy, jak dziewczynom studia się zaczną, także, ale co dwa tygodnie na pewno będzie. No i zapraszam, pięknie wygląda, przyjemnie aż na Was popatrzeć. Ale tak na zdrowie. Słuchajcie, jeszcze ostatki wesel są, więc potem suknie wieczorowe zapraszamy, ale możecie sobie już myśleć o Sylwestrze, jeżeli chodzi o sukienki wieczorowe. Nawet jak Wam się jakaś wieczorówka spodoba na przyszły rok, też możecie sobie kupić, bo one są niepowtarzalne. Te suknie są niepowtarzalne. To są takie wydania, które Wam się nie powtórzą gdzieś na weselach. No i tyle. Na następnym live'ie możecie pisać w komentarzach, czy tam na Instagramie, czy coś, jakie suknie chciałybyście zobaczyć na następnym live'ie. Czy gładkie suknie, czy jakieś tematyczne, czy gładkie chcecie, gładkie tak. Suknie ślubne. Tak. A pamiętasz, jak robiłyśmy gładkie, to potem i tak pisał, że są księżniczki, nie? Ale to jest zawsze, a jak robimy księżniczki, to są gładkie, więc jakby tak czy siak trzeba zrobić. Ale możemy jakiś temat zrobić, tak, jak macie jakieś pytania. No i bardzo Wam dziękujemy za uwagę dzisiaj, bardzo nam było miło się z Wami spotkać. No i zaczynamy działać, nie? Tak. Sezon po wakacjach jesteśmy, zaczynamy działać. Dziękujemy bardzo serdecznie.